Witamy na kolejnym The Lab Talks. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest jednym z ważnych fenomenów humanistyki cyfrowej, Text Encoding Initiative. Mamy przyjemność gościć panią dr Joannę Bilińską, która nam przedstawi swoją pracę i znaczenie tego standardu w humanistyce cyfrowej. Dzień dobry. Oczekując na prezentację, przedstawię się. Jestem pracownikiem Katedry Lingwistyki Formalnej. W The Labie natomiast współpracuję z humanistyką cyfrową. I tutaj dostałam za zadanie przetłumaczenie książki Lou Bernarda, czym jest TEI, takiego krótkiego wprowadzenia do TEI. I do tej książki będę się trochę odwoływała w trakcie swojej prezentacji, czyli co jakiś czas będę do niej się coś o niej mówić. I na początek chciałam powiedzieć, co to w ogóle jest humanistyka cyfrowa. To jest połączenie, powiedzmy, humanistyki z informatyką, ale nie w taki prosty sposób. Humanistyka zaczęła się cyfrowa mniej więcej 25 lat temu wraz z rewolucją taką technologiczną, rozwojem informatyki. Z tym, że to nie jest to, co ludzie w większości prosto myślą, że to jest wykorzystanie narzędzi komputerowych w humanistyce. Humanistyka cyfrowa zajmuje się bardzo szeroko pojętymi tekstami, powiedziałabym tekstami kultury, czyli nie tylko tekstami zapisanymi linearnie, ale także materiałami wizualnymi, materiałami audio albo jakąś, nie wiem, na przykład rzeźbą. Chociaż oczywiście w większości przypadków jednak dotyczy tego, co normalnie rozumiemy jako tekst. Bardzo dużo manuskryptów, jakieś książki, poezja, tego typu rzeczy. No ale to nie jedyny jej temat. Celem humanistów cyfrowych jest przedstawienie takiej globalnej informacji o tekście i o nośniku. Czyli powoli odchodzimy od samego tekstu, przechodzimy do całego otoczenia, do tego jak tekst funkcjonuje. Więc nie jest to proste na przykład skanowanie albo transkrybowanie tekstu. Próbujemy dodać informację semantyczną i to jest główny cel humanistów cyfrowych. Rozbudowanie tego, co już mieliśmy, o hipertekst, o jakieś różne wizualizacje, prezentacje tekstu w różnych kontekstach. To oczywiście się zaczęło wraz z tym globalnym skanowaniem, bo jest bardzo łatwy dostęp teraz do skanerów, do dosyć szybkich komputerów. Jest bardzo dużo materiałów zeskanowanych, jest dużo bibliotek cyfrowych, ale samo zebranie skanów niewiele wnosi do nauki. To jest tylko początek dalszych badań. No i właśnie tym się humanistyka ma zajmować, cyfrowa. Z tego powodu humanista współczesny musiał rozwinąć nowe kompetencje. Nie wystarczy mu to, że zna swoją własną dziedzinę, czyli nie wiem, na przykład historię czy filologię. Musi umieć korzystać z narzędzi informatycznych. Nie na poziomie informatyka, no ale musi dawać sobie z tym radę i musi umieć współpracować z informatykiem. Musi umieć mu wyjaśnić, czego potrzebuje i zrozumieć, co ten informatyk jest w stanie mu zaoferować. Ponadto musi na przykład w przypadku tej, o którym będę mówić za moment, być w stanie opracować cały schemat dalszego opisu, schemat naukowy. To bez tego humanisty dalsza obróbka tekstu nie będzie możliwa. Musi być w stanie też przeanalizować dane, które zdobędzie. Nie wystarczy przeczytać, więc to jakby dodatkowa kompetencja, te zdolności analityczne musi rozwijać w sobie. Oczywiście musi współpracować z archiwistami i z informatykami, tak jak tu powiedziałam na początku. Jest to oczywiście nadal taka żmudna praca, tak? Czyli humaniści pracowali z mozołem i nadal będą pracować. Komputer im to ułatwia, ale tak naprawdę to daje im inny materiał do pracy. Nadal jest to siłą rzeczy powolna i taka szczegółowa praca konkretnego człowieka. No i teraz bym chciała przejść właśnie do TEI, czyli Text Encoding Initiative, do którego będę się co jakiś czas odwoływać. Ja w zasadzie w swojej wypowiedzi rozumiem to jako standard, system znakowania tekstów. Natomiast tak ogólnie, no to jest to jeszcze konsorcjum, organizacja, która zrzesza ludzi zajmujących się tym standardem, więc też ta społeczność tych ludzi. Sam sposób myślenia o tekście, to też można by powiedzieć, że to jest TEI, więc ogólnie to część humanistyki cyfrowej. Powiedzmy. Czyli ja będę się odwoływać tak, jakbym myślała tylko o systemie znakowania, bo to jest to, co mnie w tym momencie interesuje, ale to jest coś bardziej globalnego i zaczyna się od organizacji, która ustala pewne standardy. Zaczęło się to w latach 80. XX wieku. Zaczęto publikować takie wskazówki,
dotyczące tego, jak pracować z tekstem w tym systemie. I wskazówki te, mają już piątą edycję, są wykorzystywane w różnych pracach bibliotecznych, muzealnych, archiwistycznych, ogólnie w pracach badawczych humanistów. Bardzo dużo oczywiście w wydawnictwach, ogólnie przy pracach wydawniczych różnych tekstów, starszych głównie. Teraz też tworzy się teksty w tej od podstaw, tak? Czyli teoretycznie były przystosowane do tego, żeby te standardy, żeby opracowywać tekst już istniejący, natomiast już wykorzystuje się też go do tworzenia nowych tekstów cyfrowych. Książka, którą tłumaczę, jest autorstwa Lou Bernarda, który jest jednym z twórców TEI, więc przybliżę jego sylwetkę. Jest to absolwent Uniwersytetu w Oksfordzie, jest anglistą, był zastępcą dyrektora Oksfordzkiego Centrum Informatycznego, a od 2011 roku jest na emeryturze, jednak nadal działa jako konsultant, głównie we Francji. No i od lat 70. XX wieku pracował na pograniczu dziedzin, na pograniczu informatyki i filologii i był odpowiedzialny między innymi za stworzenie Oksfordzkiego Archiwum Tekstów, Brytyjskiego Korpusu Narodowego, też Centrum Obsługi Danych Humanistycznych. Aktualnie jest członkiem Rady Technicznej TEI, czyli nadal zajmuje się tym standardem. Tu jest zrzut ekranu ze strony, na której można zapoznać się z jego książką. Książka jest dostępna online. Można też ją kupić w różnych formatach. Książka jest po angielsku, ja tłumaczę na polski i równolegle jest też tłumaczona na francuski. Jest to takie krótkie wprowadzenie do TEI. Czyli nie jest to podręcznik, ale jednocześnie nie jest to ogólna informacja o standardzie. To jest bardzo dobry początek do dalszych prac z tym. Czyli każdy, kto chciałby się zapoznać z TEI, potem kiedy już dowie się, że TEI istnieje i jest standardem, dobrze było, żeby najpierw zapoznał się z tą książką, żeby wiedział, czego może się spodziewać. Mam tam trochę przykładów, trochę informacji o tym, co mogłoby zostać opisane, jak mogłoby zostać opisane, ale nie wchodzi w duże szczegóły. Właśnie, co można opisać za pomocą TEI? Ja tutaj wypisałam głównie, tak jak powiedziałam, teksty. Teksty w rozumieniu takim starym, czyli powieść, wiersz, słownik, ale też ilustracja, tabela, pocztówka. Będzie za chwilę przykład z pocztówką. Może być też opisany cały korpus tekstów, czyli cały korpus tekstów może być oznakowany w TEI i zebrany w taki korpus. Albo bibliografia. Ogólnie powiedzmy wszystko, co chcielibyśmy opisać, jesteśmy w stanie spróbować przynajmniej opisać w TEI. Co zawiera plik TEI? Plik TEI zawiera dwie główne rzeczy. Pierwszą, przeważnie dosyć krótką, czyli nagłówek, przedstawia metadane. Czyli tego nagłówka nie widzimy, jeżeli wizualizujemy tekst w postaci czystego tekstu, tak? Chcemy tylko przeczytać na przykład jakąś powieść albo wiersz. Tego nagłówka nie widać, jednak on jest zawarty w środku pliku. Tam są wszelkie informacje o autorstwie, wydawnictwie, no to co moglibyśmy w metadanych znaleźć. Czasami jest dosyć rozbudowany, mogą być informacje o kolejnych edycjach pracy nad tekstem. Druga, ta główna część zawiera sam dokument, który jest przeważnie opisany, no po pierwsze pod względem struktury, ale po drugie ma opis semantyczny i to jest to, do czego dąży humanistyka cyfrowa. Dużo tekstów opisanych w TEI zaczyna od tego opisu struktury i czasami na tym kończy. No to nie jest jeszcze cel tego badania, żeby to był naprawdę tekst dobry dla badacza, żeby on z tym coś dalej mógł robić, musi być też ten opis semantyczny, który za chwilę też chciałabym pokazać. Tu jest przykładowy i taki schematyczny nagłówek dokumentu, informacja o tytule. Tu akurat jest wymyślony tytuł artykułu XYZ, potem o autorze, o wydawnictwie i jakiś opis ogólny publikacji. Może być więcej tych rzeczy, no to tak jak w normalnym opisie bibliograficznym. Czasem jest mniej, czasem więcej, to jest taka podstawa. A część główna dokumentu, bardzo prostego dokumentu, wyglądałaby w następujący sposób. Na czerwono pojawiają się rzeczy, które mielibyśmy w tym czystym tekście. Na czarno zaznaczyłam całe znakowanie TEI, czyli mamy na przykład na początku informację, że to będzie jakiś tekst i będzie on w języku polskim i mamy opis jakiejś części. Tak? Mamy jej nagłówek, potem mamy zawartość pierwszego akapitu, potem się pojawia jakaś lista. Tak? Czyli tu jest do tekstu, który posiadamy, dodajemy informacje o jego strukturze. Tak, że to jest linia, że to jest akapit, że to jest część wypunktowania.
To w tym opisie strukturalnym i to bardzo podstawowym. Tu jest przykład z sonetów Mickiewicza, Stepy Akermańskie, też opisane tylko w sposób strukturalny. Czyli mam tylko informację, że to jest sonet, że nagłówek to są Stepy Akermańskie, że zaczyna się zwrotka, a potem poszczególne linie wydzielone. I tylko to. Opis tej na potrzeby badania, no to byłby za prosty. Trzeba by jeszcze dodać ten opis semantyczny, czyli na przykład opisać tutaj tę zieloność, zaznaczyć, że to będzie kolor. No nie wiem, czy akurat kolor bym zaznaczała, no ale powiedzmy jakieś konkretne elementy, które by mnie potem interesowały w badaniach. Tu będzie właśnie przykład z pocztówką. Pocztówka nie jest takim typowym tekstem, którego byśmy się spodziewali, że będziemy badali. Przykład jest wzięty z książki Lou Bernarda. Opiszemy za pomocą tej całą tę pocztówkę, czyli tutaj po lewej stronie mamy jakąś wiadomość, po prawej stronie jest adresat, ale jest też znaczek, jest pieczątka, jedna, druga, jest jakiś tutaj zamaz. I w tej zostałoby to zakodowane tak. Ja wiem, że pewnie mało to widać, ale powiem mniej więcej, co jest. Byłaby na początku informacja, że teraz opisujemy wiadomość. I ta wiadomość tutaj jest podzielona na paragrafy. Czyli jest informacja, że tu zaczyna się pierwszy paragraf, tu jest drugi paragraf. Jest informacja, że to zostało podpisane. No i przez kogo podpisane. W drugiej części jest opis kierunku, no powiedzmy, całego adresata i informacji o adresacie. I mamy opis znaczka. Opis tych dwóch znaków. I tego tutaj stempla jakiegoś i potem tutaj znaczka pocztowego. I jest informacja bardzo konkretna, że jest taki znaczek i że on przedstawia to i to. I to już do dalszych badań nad jakimś zbiorem pocztówek może być przydatne. Kogoś może interesować, nie wiem, ile jest pocztówek z takim a takim znaczkiem albo datowanych w tym a tym roku. Więc te informacje się można znakować już w tej. Czyli tutaj wyszliśmy z opisu struktury i przeszliśmy do opisu znaczenia. Przeszliśmy do opisu, do przedstawiania tego, jakie informacje są zawarte w tym tekście. Dalej, jak już skończony jest opis tych znaczków, jest informacja konkretna, że tutaj jest adres i znowu podzielone tylko na linię. I to dopiero jest opis całej tej pocztówki. Pominięty jest ten zamaz żółty. Tak? Ale można by, gdyby ktoś chciał bardzo dokładny opis tej pocztówki robić, mógłby jeszcze zrobić opis, że tu jest jakaś plama na tej wysokości, nie wiem, jeżeli do czegoś to byłoby potrzebne. Informacje, jak to znakować, są zawarte we wskazówkach tej. Wskazówki są dostępne na stronie internetowej i są pogrupowane. No, chyba nie zdarza się, żeby ktoś korzystał ze wszystkich tych informacji. Natomiast bardzo łatwy sposób może się odwołać, może szukać tego, co potrzebuje. Ja najczęściej zaglądam do działu ze słownikami, ale może kogoś interesować dział ze sztuką albo dział tylko z poezją. I tam może się po pierwsze zobaczyć, jakie są elementy, jak je wykorzystywać, przykłady. Te wskazówki są publikowane, nie publikowane, aktualizowane chyba dwa razy w roku. No, przynajmniej dosyć często są aktualizowane. Jest wyszukiwarka, można no dosyć dobrze, dosyć łatwo z nich się da korzystać. Po drugie, z tekstem pracuje się w wyspecjalizowanym programie, który no, podpowiada te składnie, podpowiada znaczniki. O, tu jak przejdziemy do wskazówek głębiej, tu na pewno weszłam do działu ze słownikami, ale nie pamiętam do której części. No to jest pokazane, że każdy poszczególny element jest opisany, jak go można wykorzystać, co on grupuje, co oznacza. Jest opis i mamy jakiś prosty przykład. Raczej nikt się nie zapoznaje ze wskazówkami na zasadzie od początku do końca czytając, ale zawsze może tutaj sprawdzić to, co go interesuje. Jeżeli chodzi o samą książkę, o której co jakiś czas mówię, nie jest bardzo rozbudowana i nie zawiera bardzo szczegółowych informacji. Ma bardzo podstawowe informacje o tym, co to jest TXML, bardzo podstawowe informacje o strukturze dokumentu, jednak szersze niż ja przed chwilą przedstawiłam. Jak wygląda typowy dokument TI, jakie są przykłady zastosowań i tutaj już jest z podziałem na te różne słowniki, pocztówki, poezje, powieści. I to jest chyba najciekawszy dla takiego początkującego użytkownika rozdział. Potem jest informacja o nagłówku, czyli wszystkim jak metadane zapisywać. I jest informacja o tym, że TI można dostosowywać.
można dopasowywać do potrzeb swojego projektu, czyli mamy ogrom różnych znaczników, ogrom różnych możliwości. Mimo to jeszcze możemy to dopasować do siebie, wybrać to, co nam jest potrzebne i pracować na tym, na specjalnych znacznikach pod nasz konkretny projekt. Na koniec w książce mamy bardzo dobrze opisaną literaturę, czyli nie po prostu zebrane adresy, tylko informacje o tym, co w nich można znaleźć, no i słowniczek. Na koniec może jeszcze pokażę fragment oznakowanego tekstu ze słownika warszawskiego. Na dole mamy skan, który na górze jest opisany. Nie jest to pełny opis, ale dość szczegółowy. Czyli tu mieliśmy artykuł hasłowy bufor, potem były jakieś jego końcówki, definicje, informacja o etymologii i o znaczeniach przenośnych. I to da się zakodować, właściwie oznakować w TEI. Tutaj na czerwono są zaznaczone te rzeczy, które byłyby w oryginale, a na czarno jest znakowanie. Na początek została wydzielona część dotycząca gramatyki i ona na pewno nie jest pełna. Można by więcej oznaczyć. Jest informacja o postaci ortograficznej, główki hasła, informacja o końcówkach zaznaczona. No i przechodzimy do znaczeń. Znaczenia są wyraźnie oznaczone, że tu jest znaczenie pierwsze, znaczenie drugie. Jest informacja o tym, że jest też użycie przenośne i jest oznaczone nazwa miejscowa, tak? Bo tu był ten bufor w znaczeniu pas neutralny, mający służyć za bufor między Birmanią a Siamem. I ta Birmania i Siam jest też oznaczana jako nazwa miejscowa. Po co to jest zrobione? Czyli jeżeli ktoś potem korzysta z takiego słownika jako tekstu, powiedzmy jako korpusu tekstów, może go interesować, jakie różne nazwy miejscowe zostały zawarte w tym tekście. Może go interesować, nie wiem, tylko gdzie są jakieś znaczenia przenośne. Oczywiście za pomocą innych standardów też się da to opisać, ale chodzi głównie o to, że TEI nie służy tylko do opisu takiej struktury. Tak? Gdybym chciała tylko opisać strukturę, to ja bym tutaj zaznaczyła, że tutaj jest główka hasła, tutaj są definicje i koniec. TEI wychodzi dalej, TEI przechodzi do znaczenia. Tutaj oznaczyłam akurat te nazwy miejscowe. Można by oznaczyć więcej to, co by nas interesowało. Czyli najpierw badacz po pierwsze musi przed tym znakowaniem zastanowić się nad tym, co by go interesowało, jakich informacji by szukał potem w tym tekście. Następnie to musi zostać oznakowane i to można robić według jakiejś instrukcji. I to jest tekst, który jest dla nas podstawą do dalszych badań. Może akurat przykład ze słownikiem nie jest idealny, ale gdyby to były czyjeś listy, albo no nawet te pocztówki, to po pierwsze, pierwszym naszym badaniem jest to, że my się czegoś spodziewamy, mamy jakieś hipotezy badawcze i przygotowujemy zestaw danych, których poszukujemy, oznakowujemy je potem na tekście, a następnie czy my, czy następne osoby, które potrzebują tego materiału do swoich badań, analizują te dane. Może to robić wszystko jedna i ta sama osoba, mogą być oddzielne osoby znakujące, potem oddzielnie osoby badające. I to jest taki najważniejszy cel, tak mi się wydaje przynajmniej, najważniejszy cel TEI, tego, żeby tekst został tak opisany, żeby po pierwsze przedstawić jego zawartość, taką, której nie widać na pierwszy rzut oka, i po drugie, żeby on był gotowym materiałem do badań dla mnie czy dla następnych osób. No, na pewno jest to zadanie dosyć pracochłonne, albo to musi robić duża grupa osób według jednego schematu, no, albo jedna osoba też według jednego schematu, ale przez bardzo długi czas. I dopiero potem może na tym coś badać. Tutaj są odwołania, czyli informacje, gdzie można znaleźć tę książkę i do wskazówek TEI. I w zasadzie to wszystko.